Słynna pizza z Gdynianki, zupa rybna z baru Przystań, a może lody z lat 50. Dziś sprawdzam kultowe jedzenie w Trójmieście. Zajrzymy do Gdyni, do Sopotu i na chwilę do Gdańska. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej, ja jestem w Gdyni i dzisiaj będzie taki odcinek z Trójmiasta. Celuję dzisiaj w miejsca kultowe, takie, które istnieją w Trójmieście od kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat i mają do dziś dzień takie stałe grono odbiorców, którzy często przychodzą do nich tylko i wyłącznie z sentymentu. Ja tego sentymentu nie mam, także dzisiaj zobaczymy, na ile to tylko sentyment, a na ile naprawdę fajne miejsca, do których warto pójść również wtedy, gdy przyjeżdża się do Trójmiasta w celach turystycznych. Wprawdzie wakacje się już skończyły, ale do Trójmiasta można przyjechać w sumie o każdej porze roku. Pierwsze miejsce, które odwiedzę, w zasadzie zmotywowało mnie do nagrania tego odcinka. Za każdym razem, kiedy nagrywaliśmy coś z Gdyni, no to były pytania: a czemu Gdynianki nie odwiedziłeś? Czemu nie zjadłeś pizzy w Gdynianki? No i dzisiaj ją zjem. Tak to, słuchajcie, wygląda. Jest to taka buła zapiekana z serem i dodatkami. Po wyjęciu z pieca dodaje się sos pomidorowy i oregano. Ja mam wersję z salami pepperoni, z papryczką, no i z serem, z oregano, bez pieczarek. Kilka razy to było podkreślane przez panią, która przyjmuje zamówienie i wydaje pizzę, że bez pieczarek. Także to jest chyba coś dziwnego tutaj, że bez pieczarek. Gdynianka istnieje przy ulicy Świętojańskiej już od ponad 30 lat i jak zapewniają wszyscy, nic się tutaj nie zmieniło, choć pewnie znajdą się też tacy, którzy powiedzą, kiedyś to było i kiedyś tutaj było smaczniej. W ofercie jest pizza, ale taki wyrób pizzy podobny bardziej, jak już wam pokazywałem. Ciasto grube, taka buła. W różnych oczywiście wariantach smakowych królują pieczarki. Rzecz jasna, ta buła jest taka pulchna, taka nadmuchana. Brzegi są dość twarde, dość suche. Ciągnącego się sera nie ma. Jest to za to wszystko bardzo sycące, bardzo takie zapychające. No i w gruncie rzeczy ma to swój urok. Czy to smaczne, czy nie? Powiedziałbym, że raczej tak średnio najeżdża. Raz można spróbować, by się przekonać. Choć nie jest to dla mnie smaczna pizza, choć w ogóle nie jest to dla mnie pizza, no to rozumiem, że ktoś może mieć z takim miejscem dobre wspomnienia, a nic tak nie przywraca wspomnień jak smak. Moja ciekawość została zaspokojona, ale tak jak mówiłem, no nie było to jakoś smaczne. W Polsce jest troszkę takich miejsc, które oferują taki wyrób pizzo podobny, które powstały kilkadziesiąt lat temu i które w gruncie rzeczy są do siebie w jakimś tam stopniu podobne. Jest na przykład w Toruniu pizzeria Piccolo, czy w Warszawie Renesans na Saskiej Kępie. No i tutaj takie szybkie porównanie, bo w Renesansie na Saskiej Kępie byłem i tam mi chyba ta pizza ciut bardziej smakowała. Tutaj jednak te suche kanty oraz no raczej słabej jakości składniki mnie do siebie nie przekonują. Cena za taki placek, który ja miałem, to 17 zł. Są też tańsze i droższe wersje, to wszystko zależy od składników na pizzy. Żaden nie jest jednak droższy niż 20 zł. Cenowo jest tanio, jak na coś zapychającego, coś sycącego i coś, co jest zjadliwe, jakby to nie było obrzydliwe, że wiecie, wziąłem gryza i nie wiem, i chciałem od razu wyrzucić, tylko po prostu no smakowo mnie nie porwało, że tak powiem, i raczej wam bym tego nie polecał, tym bardziej, że pizzy w Gdyni jest naprawdę sporo i sporo dobrej. Kolejne miejsce, które odwiedzę, to Pączuś. Urzeka mnie jego nazwa, to jest pączkarnia i cukiernia. Dzisiaj spróbuję pączka. Słuchajcie, mamy to. Musiałem odstać chwilę w kolejce. Co tutaj się musi dziać w tłusty czwartek? Dzisiaj jest czwartek. Zwykły czwartek, nie tłusty czwartek. Wziąłem dwa pączki, w ogóle wybór pączków jest dość duży. Ja się spodziewałem, że to będą tylko te takie klasyczne z różą. A tutaj, słuchajcie, jest naprawdę duży wybór. I jeden z nich faktycznie jest gorący. Wciąż nie mogę z tego, jak mi się ta urocza nazwa podoba. No i mam dwa pączki. Pączek z różą jest rzeczywiście gorący, tak jak głosi napis na oknie. No piękny pączek, prawda? Spróbujmy. Na razie nie ma nadzienia. W drugim kręcie też nie ma. Coś się wyłania. Pączek jest ciepły, więc jest dobry. Jak widzicie, zjadłem już prawie całego. To ciasto jest w porządku. Nadzienia trochę mało. Oczywiście te proporcje w pączku no nie mogą być takie, że jest samo nadzienie i nie ma w ogóle pączka, nie ma tego ciasta. Ale tutaj poszliśmy w drugą stronę i tego nadzienia moim zdaniem jest za mało. A drugi pączek to nie wygląda jak pączek, tylko jak, czy no dobra, wygląda jak pączek, ale taki mutant. I to jest w ogóle pączek z dwoma składnikami, z maliną i z budyniem. Zaciekawiło mnie to. Ktoś tam brał w kolejce też takie pączki przede mną, więc stwierdziłem,
Ja nie wezmę? No wezmę. I ten zdecydowanie starszy, nie taki ciepły. I to ciasto już nie jest takie dobre. I w środku rzeczywiście mamy malinę i budyń. Nie wiem jak to widać, ale chyba widać. Mniej mi to smakuje, o wiele mniej. No muszę przyznać, że nie były to pączki, które zmieniły moje życie, ale ten z różą był dobry. Fakt, trochę za mało tego na dzień, ale jakby przyczepić się tak jakoś mocniej do samego smaku nie sposób. Pączek z różą 2,90, ten pączek z maliną i z budyniem 3,90. Polecam te z różą. Wróciłem do tego pączusia, żeby sprawdzić ceny, bo zapomniałem o nich, a coś mi się nie zgadzało z moich obliczeń. I obok zauważyłem, że jest coś takiego jak gdyńska rybka z ikrą Marko. Tradycja od 1926 roku. No to sobie myślę, jak nic temat tego odcinka, choć akurat tego miejsca nikt mi nie polecał. I to są takie ciasteczka nadziewane w kształcie ryby z ciasta takiego gofrowego. No i poszedłem w najzwyklejszy krem czekoladowy. No pachnie jak goferek. Czy to będzie lepsze od nadmorskiego goferka? Sprawdźmy. Tak to w środku wygląda. I w smaku szczerze bez większego polotu. O ile samo ciasto jest w porządku, to jednak przydałby się lepszy krem czekoladowy, bo ten tutaj jest taki dość przeciętny. Jedno takie ciastko, przynajmniej to z kremem czekoladowym, 4 zł, także to jest niedrogie. W ramach ciekawostki można kupić, ale spodziewałem się, że to będzie troszkę smaczniejsze. Ale moja rada do tego miejsca, mniej na dzień, po cholerę 49. Ja wiem, że każdego można zadowolić dzięki temu, ale jednak postawiłbym, nie wiem, na 4 na dzień, na 5 na dzień i żeby każde to na dzień było fantastyczne. Z centrum Gdyni przyjechałem na Grabówek, gdzie są lody Kwaśniak, których historia sięga 1954 roku. Idę spróbować. Mam już swoje lody. Na górze kakaowe, na dole jagodowe. Wybór smaków dość duży, zdziwiło mnie to. Też z tego względu, że były takie, wiecie, dziwne smaki, jak na przykład zielona herbata. Ciekawiła mnie ta zielona herbata, ale stwierdziłem, że w 54 roku lodów o smaku zielonej herbaty nie robili, więc pójdę w takie klasyczne smaki i zobaczę. No kakaowe smakują jak lody kakao. Pan przede mną chciał zamówić sobie lody czekoladowe, ale do wyboru miał albo czekoladę wegańską, albo czekoladę z chili. No i w końcu zdecydował się na kakaowe. Nie dziwię się w sumie. Jedna gałka lodów kosztuje 3,50. Lodziarnie Kwaśniak znajdziecie również w Gdańsku. Są 2 punkty w Gdańsku. Ja akurat stwierdziłem, że przejadę tutaj w Gdyni. Dotarłem do lodów jagodowych. I one są pyszne, one są lepsze od tych kakaowych. Nie jest to jagodowy sorbet, tylko mleczne lody z dodatkiem jagód i są przepyszne. Lody u Kwaśniaka to jest najstarsza lodziarnia w Gdyni. A ja już nie jestem w Gdyni, jestem w Sopocie. Tutaj tylko jedno miejsce na mojej liście klasyków. Za to będzie to chyba jedyne takie miejsce na duży obiad. Lokal, restauracja, którą polecaliście mi wielokrotnie. Też mówiliście przy filmie z Sopotu, że pominąłem jedno z najważniejszych miejsc, czyli bar Przystań. Dotarłem na miejsce. Jest tutaj samoobsługa. Zamawia się przy barze. Kolejeczka przed wyjściem skromna była, mimo że już jest po wakacjach, mimo że już jest po sezonie w zasadzie, to wciąż turystów dużo. Tutaj jest obok plaża. Jesteśmy wprawdzie oddaleni troszkę od słonego Mąciaka, ale tutaj turystów nie brakuje. Ja zamówiłem dwie rzeczy. Po pierwsze zupę rybaka, czyli specjalność tutejszą. Jest to zupa rybna z łososiem i z dorszem bodajże. Dużo tej ryby tutaj w takiej małej porcji zupy, wyraźnie doprawiona ziołami. Jest dzięki temu charakterna, choć ja bym wolał bardziej na ostro. Nie, ale to też jest w porządku. No a druga rzecz to dorsz. Panierowany dorsz z rybkami. Surówki nie zamawiałem, ale dostałem jakieś takie pojedyncze listki. No i ta ryba też, muszę przyznać, niczego sobie. Fajna jest ta panierka. Nie smakuje fryturą, jak to często bywa. W panierce są ziarna pieprzu, także no, trzeba lubić. Ja bym wolał chyba bez tego pieprzu. Delikatniejszy smak samej panierki. Rybka naprawdę niezła. Tutaj panierka jest fajnym dodatkiem do dorsza, a nie na odwrót. W tej zupie to jest więcej mięsa ryby niż samej zupy. Moim zdaniem to nic złego. Następnym razem przechodzę na samą zupę. Nie jestem jakimś wielbicielem fish and chips, zwłaszcza nad morzem, także rzadko zamawiam. Ale bar Przystań na rybkę mogę chyba polecić. Nie z jakimś wielkim przekonaniem. Nie jest to ryba, która zmienia moje życie, ale na tle raczej marnej konkurencji, nie mówię tylko o Sopocie, ale generalnie o nadmorskich, nadbałtyckich knajpkach, no to wypada ten dorsz naprawdę nieźle. Mam tu jeszcze rachuneczek.
frytki za 8 zł, zupa rybaka mała 13 zł i dorsz 120 zł za kilogram, to było 200 gramów, czyli niecałe 25 zł, łącznie 45 zł i 96 groszy. Aż tak wielu poleceń z Gdańska, jeśli chodzi o te kultowe miejsca, nie miałem. Było kilka, niektóre mnie w ogóle do siebie nie przekonały, bo to też nie chodzi o to, żeby jeść jakiegoś hot doga ze stacji kolejowej. Ale trafiłem do lodziarni Miś, a w zasadzie kafe Miś, która znajduje się obok. Lodziarnia istnieje, słuchajcie, od 1962 roku, czyli troszkę krócej niż te lody z Gdyni, ale i tak bardzo, bardzo długo. I tutaj mam dwa smaki, na górze lody Miś, czyli to jest śmietanka z białą i ciemną czekoladą oraz z wafelkiem. To są, z tego co pamiętam, lody śmietankowe z dodatkiem słodkiego hiszpańskiego białego wina. No i Miś na górze. Oj, słodziutko. Oj, słodziutko. Te lody Miś smakują troszkę jak takie lody śmietankowe wymieszane z lodami ciasteczkowymi. Z kolei lody o smaku deseru angielskiego są dość mocno alkoholowe. Są słodziutkie i alkoholowe jednocześnie. Ale muszę przyznać, że te lody z Gdyni bardziej mi smakowały. Może bardziej moje smaki tam wybrałem, także no tutaj nie jest to do końca jakieś takie rzetelne porównanie. Ale takie mam po prostu odczucia. Też konsystencja tamtych lodów bardziej mi się podobała. Te są takie chyba bardziej napowietrzone. Jedna gałka 5 zł. Te gałki akurat większe niż w przypadku lodziarni z Gdyni. Kafe Miś to ostatni punkt na dzisiejszej liście. Ostatnie kultowe miejsce, które chciałem w Trójmieście odwiedzić. I szczerze mówiąc, nie jestem za bardzo zadowolony z tych miejsc. W sensie, no nic mnie nie porwało. Najlepsze były te lody u Kwaśniaka w Gdyni. Te lody jagodowe. No to był najjaśniejszy punkt dzisiejszego dnia. Poza tym było albo słabo, albo średnio. W porządku było w barze Przystań. Niezłe były teraz te lody w Kafe Miś. Pączek jak pączek. No i ta pizzeria gdanianka, od której wyszliśmy, no to miała swój urok, ale to też nie było coś, czym bym się zachwycał. Ktoś mnie ostrzegał przed tym, jak zaczynałem zbierać polecenia do tego odcinka, że kultowe nie zawsze znaczy dobre, nie zawsze znaczy smaczne, no i chyba coś w tym jest. Oczywiście w Polsce czy na świecie są kultowe miejsca, które istnieją od kilkudziesięciu lat i które wciąż są fantastyczne, ale niestety nie jest to regułą. Warto pamiętać o tym, że jeśli coś korzysta z historycznych receptur, to wcale nie musi oznaczać, że jest to coś super. To trochę tak, jak warto pamiętać o tym, że jeśli w pizzerii pracuje Włoch albo w lokalu sushi pracuje Japończyk, no to to też nie jest równoznaczne z tym, że te miejsca trzymają nie wiadomo jak wysoki poziom, bo to na dobrą sprawę nie musi nic znaczyć. Dzisiejszy odcinek był taki troszkę inny niż w ostatnich miesiącach. Bardziej przypominał odcinki sprzed wielu, wielu lat. Ale nie przyzwyczajajcie się, wrócimy do sprawdzonych formatów. I to też jest, myślę, dobre podsumowanie tego odcinka, bo jednak chyba lepiej mi się kręci i prawdopodobnie też się będzie nam wszystkim lepiej oglądało te filmy, które powstają na kanale na bieżąco. Dajcie znać, jakie wy lubicie kultowe miejsca, które istnieją od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Niekoniecznie z Trójmiasta, to mogą być inne miasta w Polsce. No piszcie w komentarzach, jestem ciekawy. Może w niektórych byłem, może niektóre odwiedzę. Choć po dzisiejszych doświadczeniach niekoniecznie mi się jakoś bardzo chce. No ale kto wie, w przyszłości może zdarzyć się wszystko. A tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!